Carlota Bologna, świetna malarka, uroczy człowiek, była genialną aktorką filmu niemego. Później był ten konflikt, jak się zaczął film dźwiękowy, kręcono w Paryżu. Poznała cały świat filmowy Europy i świata, bo przyjeżdżali Amerykanie wtedy do Paryża. W związku z tym, ponieważ była uroczą, piękną kobietą, cieszyła się wielkim powodzeniem. Sądzę, że Bygański ze strachu, że straci żonę, zabrał ją szybko, szybko do Polski. Osiadła w Krakowie w ogóle. Na szczęście miasto zyskało, Nowa Huta zyskała, bo poznałyście ją w Nowej Hucie. Także cały urok trwa do dzisiejszego dnia. My mieszkałyśmy w Nowej Hucie i chodziłyśmy do szkoły muzycznej, podstawowej szkoły muzycznej. I tam dyrektor ówczesny szkoły, Antoni Mroczek, zaprosił Carlottę Bologna do prowadzenia języka włoskiego. Potem uczyliśmy się u niej w domu prywatnie i stąd ta nasza znajomość, która była już do końca jej dni. No, Carlotta sama w sobie była bardzo pogodna, bardzo wesoła. W domu było kolorowo. Kuchnia była w kolorach, żółtym, zielonym. To jako nastoletnie dziewczynki najbardziej nas uderzyło wtedy. A w ogóle była bezpośrednia, nawet do takich osób młodych, jak myśmy były. Miałyśmy wtedy 12 lat. I też nie tylko różnice wiekowe się tutaj zacierały, ale również jeśli chodzi o wykształcenie lub wykonywany zawód. Tutaj dla niej nie było ważne, czy ktoś ma status profesora, czy jest aktorem, prawnikiem, ale równie dobrze się dogadywała z malarzem pokojowym, z murarzem. Tutaj świetna była nić porozumienia, zupełnie to nie stanowiło żadnej przeszkody. Zastanawiam się, kim była Carlotta Bologna, czy była większą aktorką, czy malarką? Spróbowała tego malarstwa, jakby to było trochę wymuszone, bo dziadek, piękna kobieta, piękna żona, prawda, tutaj mężczyźni kręcą się wkoło film, prawda, zazdrość. I stwierdził, że może tak spróbuje zdawać na Akademię Sztuk Pięknych, a ona stwierdziła, że a może jej się nie uda zdać, dlatego że tych chętnych na jedno miejsce było tyle, co i teraz, czyli te kilkanaście osób. No i udało się, zdała egzamin, no i znalazła drugą pasję w swoim życiu. Wtrącę jeszcze o Józefie Szajnie. Spotkałam go wiele lat temu i zapytałam go, ja mówię, że słyszałam, że znał Carlottę Bolognę, a on mówi: tak, oczywiście, przecież ona mieszka u mnie w pracowni. Tak, była przyjaźń, był kontakt przez lata, nawet wiem, że umawiali się też tutaj z Szajną na kawę w Empiku w Hucie, ale wiem, że kontakt był przez lata, była korespondencja wspólna, rozmowy przez telefon. Babcia korespondowała z osobami, których nazwiska bardzo dużo nam mówią, jak Federico Fellini, Giulietta Masina, Jerzy Szaniawski. Przede wszystkim tutaj była bardzo, jest nadal ta korespondencja, bardzo była rozwinięta i te listy ja posiadam. Myślę, że gdyby w dzisiejszych czasach babcia żyła, to myślę, że nie zadowoliłaby się tymi mailami czy SMS-ami i te listy by dalej krążyły na całym świecie. Przez wiele, wiele lat pracując w Nowochódzkim Centrum Kultury organizowałam jej wystawy. To były wystawy związane z jej urodzinami, które zawsze też były z jakąś oprawą muzyczną szczególnie, dlatego że Carlotta uwielbiała muzykę, uwielbiała balet, więc sama też miałaś w tym udział, bo występowałaś, ale również jej występowały Promyki Krakowa. Także to były wydarzenia, na które czekało się każdego roku bardzo. Sono molto lieto di vedere anch'io.
No będzie w rekomendacjach kulturalnych. Zaczęłam już 92. Dlatego was bardzo proszę, przyjmijcie ogólne wszyscy i za to, co się tu odbywało, za to, że w ogóle przyszliście, wszyscy kochani moje, przyjmijcie serdeczne podziękowania. Jeszcze pokazać wam rzecz dla mnie, obraz dla mnie bardzo wyjątkowy. To jest obraz namalowany na ostatni wernisaż Karlotty, który odbył się 17 stycznia w 2001 roku. Jest to wołanie o ciszę.